Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Quick Tips, czyli szybkich, konkretnych porad specjalnie dla Was. Dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo zimno, dlatego będę się streszczał, ale to jest też idealny moment, żeby opowiedzieć Wam trochę, przyzwoita poteczka, opowiedzieć Wam trochę o łowieniu na sztuczną ochotkę. Słuchajcie, kiedy uda Wam się zrobić rzecz wyjątkową i wręcz niesamowitą, czyli zlokalizować dużą ilość ryb na polskich zbiornikach i zakładanie ochotki zajmuje Wam więcej czasu niż samo łowienie, czy sam hol, czy czekanie na branie, w takich momentach warto by się zastanowić, czy nie warto zastosować ochotki sztucznej. Takie ochotki są dostępne na polskim rynku już kawał czasu, natomiast bardzo, bardzo dużo ludzi dosyć sceptycznie podchodzi do tego tematu. Przede wszystkim dlatego, że jednak sztuczna ochotka w żadnym wypadku nie jest aż tak skuteczna jak ochotka prawdziwa. Natomiast jeżeli już znaleźliście rzeczywiście dużą ilość aktywnej, dobrze żerującej ryby, wtedy przynęta aż takiego znaczenia nie ma i na sztuczną ochotkę jesteśmy w stanie połapać naprawdę, naprawdę fajnie. Ta sztuczna ochotka ma tę przewagę, że jest po pierwsze większa, co może być selektywne, to co może kusić naprawdę dobrze większość naszych gatunków, które łowimy pod lodem, ale przede wszystkim sztuczna ochotka jest dużo bardziej wytrzymała. Jedno takie założenie ochotki na mormyszkę to jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt wyciągniętych ryb, także nie musimy marznąć tak mocno, nie musimy się denerwować, że co chwilę trzeba zakładać nową ochotkę, a możemy bawić się równie fajnie i łowić całkiem przyzwoite ryby. Także ja wracam do łowienia, Wam polecam sprawdzenie sztucznych ochotek i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku Fishing with Ace. Bajka, po prostu bajka.